Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 14 grudnia. Usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 7, a wersety od 18 do 23. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wtedy Johanan wezwał dwóch swoich talmidim i wysłał ich do Pana, aby zapytali: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy powinniśmy oczekiwać kogoś innego? Ludzie ci przyszli do Niego i powiedzieli: Johanan, zanurzyciel, posłał nas do Ciebie, aby zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy powinniśmy wyczekiwać kogoś innego? Akurat wtedy uzdrawiał On wielu ludzi z chorób, boleści i złych duchów, i przywracał wzrok wielu niewidomym. Odrzekł im więc, mówiąc: idźcie, powiedzcie Johananowi, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, ludzie z Careatem są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. Dobra nowina jest głoszona ubogim. A jakże błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, najpierw takie wyjaśnienie. Oczywiście myślę, że pamiętacie ten fragment Ewangelii z niedzieli. Tyle, że z jednym drobnym szczegółem. Tam opowiadał ten fragment Mateusz, a tutaj Łukasz. Choć kiedy tak czytamy, to można by powiedzieć, że jest bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobne. Jeśli dwie wersje się gdzieś zgadzają, nie wiem, świadkowie wypadku, czy ludzie, którzy patrzą z tego samego szczytu na góry, na widoki, w tym samym momencie, w tym samym czasie, jeśli dwie wersje się ze sobą zgadzają, to mówimy o tym, że to jest fakt, że to jest prawdziwe, że to jest autentyczne. Często mówi się też świadek, żeby być świadkiem jakiegoś zdarzenia wiarygodnym, to trzeba przekazać to, co się tam dzieje. Dzisiaj właśnie takich dwóch wiarygodnych świadków przekazało nam jeszcze raz tą historię, która była o Janie Chrzcicielu, uwięzionym Janie Chrzcicielu. Moi kochani, ale tak myśląc o tej Ewangelii i o tym, co powiedziałem, że Łukasz i Mateusz przekazali pewne fakty, to można by powiedzieć, że nasza religia, że chrześcijaństwo jest religią faktu. Nie jakichś mitów, nie jakichś wymyślonych bajek, tylko jest religią faktu. Każdy z nas z pewnością odszukałby w swoim życiu jakieś fakty, które kojarzymy, czy bardzo, bardzo wprost identyfikujemy z Bogiem. I nieraz te fakty to są cuda i to są takie rzeczy, o których się oczywiście mówi najchętniej, najgłośniej. Chwalimy się tymi cudami, ale wiele jest takich sytuacji ukrytych, takich prostych, takiej zwyczajnej modlitwy, takiego normalnego jakiegoś poczucia się, czy odpoczynku nieraz na modlitwie, czy na mszy świętej w kościele, czy po przyjęciu komunii świętej, czy wtedy, gdy wyznajemy nasze grzechy i odchodzimy od konfesjonału. To są też fakty, to są wszystko fakty, które no, ma nie tylko dwoje ludzi, czy dwóch jakichś ewangelistów, ale tego typu różnych doświadczeń, jak na przykład pokoju na modlitwie, czy jakiejś takiej ulgi, czy nawet poczucia usprawiedliwienia, czy odpuszczenia grzechów takiego psychiczno-fizycznego, to tego typu fakty spotyka nie tylko dwóch, pięciu, pięćdziesięciu ludzi na świecie, tylko miliony, miliony, miliony doświadczają tego. Więc jak można podważyć tak sobie jednym: nie wierzę w to, nie wierzę w to, jeśli miliony ludzi mówi o tym samym. Mówią o tym, że
że jest jakieś działanie Boga w ich życiu, opisują w jaki sposób. Tak jak powiedziałem, niektórzy mówią o cudach, których nawet medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć, ani zakwestionować, ani wytłumaczyć. Bo jak wytłumaczyć, że ktoś był chory, umierający i nagle przychodzi ten sam człowiek, jest całkowicie zdrowy i nie ma śladu choroby? Jak to wytłumaczyć, taki fakt? Dlatego religia nasza, którą nam ta dobra nowina, o której dzisiaj Pan Jezus powiedział, że ludzie słyszą dobrą nowinę, ubodzy słyszą dobrą nowinę, jest religią faktu. Nie jakichś mitów, już powiedziałem, nie jakichś bajek, ale bardzo konkretnych faktów. Dlatego z jednej strony ucieszmy się tym, tak mocno się tym ucieszmy, że aż tyle tych różnych faktów jest na świecie i w naszym życiu, i w kościele, i w parafii, do której chodzicie, czy w wspólnocie, w której się modlicie, że to są wszystko fakty. Ale po drugie też, Pan Jezus powiedział dzisiaj, to znaczy był świadomy tego, że pomimo tych faktów, to jest jakiś absurd zła, albo inaczej Pismo Święte o tym mówi, że to jest tajemnica zła, tajemnica bezbożności, że pomimo tych faktów można powiedzieć: nie wierzę, nie ufam. To jest jakąś tajemnicą bezbożnictwa, tajemnicą zła. Bo Jezus powiedział: błogosławiony jest ten, kto we mnie, kto się mną nie zgorszy. W tym liturgicznym przekładzie jest, ja już o tym mówiłem, błogosławiony jest ten, kto we mnie nie wątpi. Bardziej to tłumaczenie jest takie bliższe nam, żeby się nie zaprzeć Jezusa, nie zwątpić w Niego. No tutaj nie zgorszyć, to znaczy, no nie wiem, autor pewnie myślał, że żeby się jakoś nie odwrócił napięcie, choć samo to słowo zgorszenie pochodzi od takiego jak uczynić kogoś gorszym. Więc bardziej tutaj w tym greckim oryginale skłaniamy się ku temu tłumaczeniu: kto we mnie nie zwątpi. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi, kto jakby nie dopuści do tego, żeby mi nie zaufać na te wszystkie fakty. Błogosławiony, to jest szczęśliwy człowiek. Życzmy tego sobie, żebyśmy byli takimi ludźmi faktu. My nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, bo mamy rozum i rozum pewne rzeczy nam analizuje. No i mamy serce, którym wierzymy. Mówimy: tak, Panie, na to wszystko, co rozum przekalkulował, my wierzymy, że to Ty jesteś Bogiem, że to Ty jesteś Królem. My w Ciebie nie zwątpimy, tak jak Jan nawet w obliczu śmierci rychłej nie zwątpił w Ciebie, choć zadawał pytania, ale otrzymywał odpowiedzi. Ty też i ja mamy prawo zadawać pytania, a Bóg będzie nam odpowiadał faktami. No ale decyzja o wierze zawsze będzie należała tylko i wyłącznie do każdego z nas z osobna. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.